Nowocześnie i wygodnie. Zmodernizowana siedziba jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 w Kielcach uroczyście otwarta. Kielecka Straż Pożarna jest dumna, że w swoich zasobach ma taki obiekt. Obiekt, który znacząco odmienił warunki pełnienia służby. Strażnica przy ulicy Sandomierskiej jest największą w województwie świętokrzyskim. Budynek został gruntownie przebudowany i rozbudowany. Składa się z części socjalnej, garażowej i magazynowej, przeznaczonej na sprzęt. Powstały też nowe obiekty sportowe, boiska wielofunkcyjne, bieżnia i ściana wspinaczkowa. Strażacy województwa świętokrzyskiego, którzy korzystali z tej infrastruktury już, w tym roku zdobyli Mistrzostwo Polski w sporcie pożarniczym. Pierwszy raz w historii. Obecnie w jednostce służby pełni 105 strażaków, którzy zabezpieczają operacyjnie część miasta Kielce i 8 gmin powiatu kieleckiego. Pod ochroną strażaków z JRG nr 1 znajduje się około 162 tysiące mieszkańców. Nowy obiekt zdecydowanie poprawi komfort pracy strażaków oraz warunki garażowania i konserwacji sprzętu pożarniczego i specjalistycznego. Na tej jednostce działają dwie grupy specjalistyczne, grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego i grupa ratownictwa technicznego. Ten sprzęt niestety oprócz tego, że niesie pomoc, jest zaawansowany technologicznie, to też wymaga po każdej akcji profesjonalnej konserwacji, a do tego są potrzebne wyspecjalizowane stanowiska. Powstanie nowej strażnicy wsparło miasto Kielce. Na wyposażenie budynku przekazano 250 tysięcy złotych. Tu w tej chwili poprawiamy przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców Kielc i gmin, które wymienił pan komendant Karwat, że to jest nie tylko Kielce, tylko mieszkańcy, można powiedzieć, świętokrzyskiego. Więc bardzo ważne, więc istotne, żeby ta strażnica nowoczesna nabrała tego charakteru. Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, nadbrygadier Andrzej Bartkowiak, podkreślił, że nowoczesna siedziba kieleckich strażaków to tylko jeden z elementów całego programu modernizacji straży i systemu ratownictwa w kraju, który będzie kontynuowany. Jest nadzieja na kolejne inwestycje, jest kolejna ustawa za chwilę w parlamencie modernizacyjna. Będziemy dalej w Świętokrzyskim budować, zmieniać, poprawiać, żeby jeszcze bardziej obywatele, którzy tutaj mieszkają i którzy chętnie odwiedzają Wasze strony, czuli się bezpieczni. Prace związane z rozbudową rozpoczęły się w 2018 roku. Koszt inwestycji wyniósł 16,5 miliona złotych. Pieniądze pochodzą m.in. z rządowego programu modernizacji służb mundurowych.